Kierowcy z utęsknieniem spoglądają w stronę nowo budowanego odcinka S61 wiodącego od zjazdu z obwodnicy Suwałk do przejścia granicznego w Budzisku. Wielu z nich wierzy, że gdy ciężki transport samochodowy przeniesie się na nową drogę, to na remont wreszcie zasłuży aktualna droga krajowa nr 8 na tym samym odcinku. W miejscowości Szwajcaria stan nawierzchni budzi tylko jedno skojarzenie – szwajcarski ser. Nie od nazwy miejscowości, ale od ilości i wielkości dziur, w których nie tylko stare auto może pozostawić koło. Miejscowa policja lubi ten rejon. Często można tutaj spotkać mundurowych, którzy z uwagą śledzą prędkość pojazdów. Jednak niezależnie od ich obecności, podróżujący tym fragmentem drogi kierowcy, znający stan nawierzchni tego odcinka jezdni, klną na tym świat stoi, ponieważ lejące się w obie strony tiry nie zawsze pozwalają na to, by jechać od brzegu do brzegu właściwego pasa drogi, by ominąć kilkudziesięciocentymetrowe kratery w asfalcie. Na mapie zagrożeń na temat stanu drogi w tym miejscu nie ma ani słowa. Jedyne, co wynika z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, to wskazanie, że jest to miejsce, w którym kierowcy zbyt mocno naciskają pedał gazu. Tymczasem stan jezdni jest taki, że realnie zagraża każdemu kierującemu jakimkolwiek pojazdem. O ile zarządca drogi zadbał o ograniczanie prędkości, o tyle na próżno szukać tu znaków ostrzegających kierowców przed dziurawą nawierzchnią. Jeśli więc zdarzy się, że auto na skutek wjechania w taki krater ulegnie awarii, wystarczy świadek i zdjęcia, by wezwać zarządcę trasy do wypłaty odszkodowania. Na Suwalszczyźnie wiele dróg, nie tylko asfaltowych, wciąż budzi grozę. Lokalne szutrówki, zarówno te gminne, jak i powiatowe, o ile nie wymagają kosztownych napraw, to najczęściej wyglądają tak. A ich stan utrzymywany jest należycie wyłącznie w okresach poprzedzających wybory samorządowe. W innym czasie oczekiwanie na równiarkę nierzadko trwa długo. Bardzo długo. Uszkodzenie auta na takiej drodze również uprawnia właściciela auta do roszczenia odszkodowawczego. A jeśli kierowcy będą egzekwować należne im rekompensaty, to może zarządy dróg wreszcie będą miały motywację, by zadbać o mieszkańców nie tylko podczas kampanii wyborczej.